W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy sesję naukową organizowaną przez Międzyinstytutową Pracownię Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja ta była przeprowadzona pod nazwą Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich z udziałem wielu znakomitych gości z różnych ośrodków akademickich w kraju, ale także gości z naszej partnerskiej strony, to znaczy Rosyjskiego Instytutu Badań Strategicznych, RISI. Kilkanaście referatów złożyło się na program dwóch części tej sesji. Były to referaty o charakterze refleksji historycznej, analizy politologicznej, analizy psychologicznej, wzajemnych relacji, a przede wszystkim trudnych spraw w stosunkach polsko-rosyjskich, które determinują i postawy społeczne, i postawy polityczne obu stron względem siebie. Myślę, że sesja dostarczyła materiału do przemyśleń. Spotkała się z aplauzem wielu gości, wielu uczestników. Kilkadziesiąt osób zaszczyciło nas swoją obecnością, reprezentujących różne środowiska, środowisko dyplomatyczne, środowisko medialne, dziennikarskie, ale także środowiska naukowe Warszawy i innych uczelni oraz środowisko studenckie. Myślę, że jest to doskonały materiał dla przygotowania kolejnej publikacji naszej pracowni. Będzie to już 8. czy 9. książka, która jest pokłosiem naukowym sesji. Książka powinna ukazać się jesienią i będzie dotykać spraw niezwykle żywotnych zarówno dla świadomości poszczególnych obywateli w Polsce, ale także dla świadomości politycznej elit rządzących i środowisk opiniotwórczych.